Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Projekt pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. Przypominam, że w studiu panowie Janusz Pilbulka i Michał Zaręba, którzy reprezentują firmę Sagra Technology. Mamy już poprawne odpowiedzi na pytania telefoniczne. Może panie Michale, powiedzmy, jak brzmi odpowiedź, bo potem nam słuchacze mogą zarzucić, że nie udzieliliśmy tej odpowiedzi. Jak to brzmi? Obecnie 21,6 megabita na sekundę to jest prędkość maksymalna osiągana przez technologię HSDPA, oczywiście niedostępna jeszcze w polskich sieciach, ale jest to prędkość oficjalnie dostępna dla tej technologii. I tak należy odpowiedzieć. A czy mamy pytanie dla czatujących? Tak, możemy zadać kolejne pytanie. Pytanie brzmi, jak nazywa się nakładka na interfejs urządzeń HTC, konkretnie modelu HTC HD. Jak nazywa się nakładka interfejsu użytkownika dla tego urządzenia? Czekamy na poprawne odpowiedzi na www.myszka.org i proszę nie podpytywać, co będzie nagrodą, bo nagrody to będą niespodzianki i muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że ani pan Janusz, ani pan Michał nie zdradził mi, co to będą za nagrody, więc ja też nie wiem. Ale mogę państwu zdradzić, że nagroda ta za tą odpowiedź będzie bardzo interesująca. Aha, no to w takim razie tyle musi wystarczyć słuchaczom i mnie też, proszę państwa. Za chwilkę dalej będziemy rozmawiali o tych mobilnych rozwiązaniach, ale ja muszę pana Janusza naciągnąć na to, co zapowiadałem w pewnym momencie naszego programu. Panie Januszu, da się pan namówić? No, obiecałem. No właśnie, to był w owym czasie szok, to był 87 rok, więc już troszeczkę, tak? 87. Troszeczkę dawno pan Janusz i Karol Myszkowski, przy okazji pozdrawiamy, byli w Japonii, byliście u tego Szczecinianina, który się naturalizował i mieszka w Tokio, tak? Tak. To była praktyka? To było rozwijanie współpracy pomiędzy jego firmą a naszą firmą, czyli Zakładem Automatyki i Techniki Systemów, czyli jakby protoplastą dzisiejszego Instytutu i Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Dosyć dawne czasy i teraz, w momencie, kiedy zostaliście zwycięzcami konkursu, o którym mówiliśmy na początku audycji, możemy spokojnie powiedzieć, bo w obecnej dobie to chyba nawet i Japończycy mogą się od was uczyć, ale wtedy zostaliście posądzeni o szpiegostwo przemysłowe. Tak. Jak to się odbyło? W ogóle co to takiego było, panie Januszu? Bo pewnie historia jest tak ciekawa, że warto ją przypomnieć, aczkolwiek pan niekoniecznie pewnie wspomina mile ten moment. Historia jest tak ciekawa, że sam w ją nie wierzę. Mogę powiedzieć to, co słyszałem od wywiadowców, którzy nas śledzili. Potem post factum, kiedy o tym wszystkim się dowiedzieliśmy. I otóż to był okres, kiedy nastała epoka Gorbaczowa i Reagana i jakieś pół roku wcześniej, czy rok wcześniej firma Toshiba sprzedała Rosjanom obrabiarki, które pozwalały wytwarzać niskoszumne śruby napędowe do łodzi podwodnych. I z tego się zrobiła wielka chryja, ponieważ kupę pieniędzy trzeba było wydać na rozwijanie systemów wykrywania tych jakby bardziej cichych łodzi podwodnych. A my, będąc tam w cztery osoby w Japonii, po trzech miesiącach wystąpiliśmy o przedłużenie pobytu, ponieważ mieliśmy pewne rzeczy jeszcze do zrobienia. Ładnie się to wszystko rozwijało. No i tak to tam Agencja Wywiadu Wewnętrznego, której siedziba i więzienie, w którym zresztą siedziałem, to w Pałacu Cesarskim się mieściło, powzięła podejrzenie, no to tam, to mamy tutaj aktualnie różne występy w kraju, więc wiemy, co to, jak ktoś tam poweźmie podejrzenie, podsłuchuje, nasłuchuje, wiemy, że byli, potem się dowiedzieliśmy oczywiście, że byliśmy obserwowani i jako ciekawostkę na przykład ja
dla utrzymania formy i wagi wykonywałem długie, intensywne spacery wieczorem i ci wywiadowcy potem się skarżyli, oni są jakby troszkę innej postury i wzrostu, że bardzo dostali w kość, ale to bardzo, kiedy się czaili tam za mną, a ja chodziłem i robiłem szybkie spacery. No niemniej, konkluzja tego końcowa była taka, że z jednej strony oni nie bardzo mogli znaleźć dowody potwierdzające nasze działania na rzecz, no w sumie KGB. My byliśmy bardzo blisko już powrotu, to był marzec 1987 roku. I w to wszystko jeszcze się wmieszały w media, także tutaj nic nowego. I agencja Kyodo, największa japońska agencja, odpowiednik naszego PAP-u, ale wielka światowa agencja informacyjna, na takim wielkim kolegium, mając przecieki o tym, że jest, że toczy się śledztwo i no te całe działania wywiadowcze na nas skierowane i że jest podejmowana akcja przeciwko nam i decyzje, czy nas zatrzymać, czy nie, opublikowała to, co wydarzyło się, znaczy odbiło się wielkim szumem informacyjnym na całym świecie. To był temat dla wszystkich agencji prasowych. A nas o godzinie 5 rano, znaczy ja to widzę z mojego punktu widzenia, bo Karol akurat następnego dnia miał wyjeżdżać. To był właśnie ostatni moment, kiedy oni mogli nas pochwycić, ale mieszkaliśmy w różnych miejscach. Kiedy do mojego mieszkania, w którym mieszkałem z moją żoną, wkroczyło kilkanaście osób w białych rękawiczkach, przeszukało dokładnie wszystko i wszędzie, po czym skutych jak barany, owiniętych sznurami, bo tam taką mają procedurę, czyli w kajdankach i zawiniętych sznurami, sprowadzili na dół i przez całe Tokio, którego główne ulice zostały w ogóle wyłączone z ruchu i obstawione tam siłami specjalnymi, przywieźli nas kawalkadą tam pancernych samochodów właśnie do Pałacu Cesarskiego. To prawie jak VIP-ów was wieźli. Naprawdę jak VIP-ów nas wieźli. No i potem było całe mnóstwo szumu i tam prostowania. Koniec końców się okazało, że faktycznie jakby tamta strona nie bardzo mogła sobie wyobrazić, że to my wnosimy tam nową wiedzę. Myśmy się zajmowali wtedy grafiką komputerową. To się nazywa ray tracing. Wtedy może niewiele osób wiedziało, co to jest ray tracing. Dzisiaj to właściwie ray tracing jest używany do generowania obrazów czy filmów znaczy grafiki komputerowej wysokiej jakości, aczkolwiek inne metody w tej chwili są też już używane algorytmy. No robiliśmy takie rzeczy, które po prostu pozwalały przy pomocy słabych komputerów wykonywać coś, co robiły superkomputery dostępne właściwie tylko w Stanach. No i tamta strona jakby nie bardzo do nich docierało to, że my robimy to, co im się po prostu w ogóle nie śni i wnosimy zupełnie nowe pomysły. Że mogą się czegoś od Polaków nauczyć. Dokładnie. Na przykład. No i tak, no, ale to nie jest na 2-3 minuty opowieści, no niemniej emocje straszne i przeżycia wielkie. No to był, zwracam uwagę, że to był rok 87, czy tam powoli końcówka stanu wojennego. My tam właściwie bez żadnej pomocy, bo z jednej strony jakby w opozycji do tamtych naszych władz, a z drugiej strony, po przeciwnej stronie mając Japończyków i Amerykanów. No jakoś żeśmy się z tego wygrzebali, zostaliśmy wyrzuceni z hukiem przez Japończyków w oparciu o przepisy imigracyjne. I też w wielkim lęku wracaliśmy tutaj do Polski, z międzylądowaniem w Moskwie, pełni obaw, że właśnie KGB nas zwinie w Moskwie i nie wrócimy tutaj. No ale to tam mnóstwo różnych rzeczy. Skończyło się szczęśliwie generalnie, ale w sumie się skończyło szczęśliwie, niemniej, zresztą panu mówiłem, dzisiaj z perspektywy tych 20 kilku lat, to rzeczywiście było duży stres, szok. No chyba wtedy jeszcze większy, tym bardziej, że bogoducha winni ludzie. No tak, to były w ogóle inne czasy, prawda? To...